Panie ministrze, konferencja prasowa dzisiejsza. Spotykamy się z samego rana w poniedziałek. Co się takiego wydarzyło, że zwołał pan tą konferencję? Rekordowe środki trafiają do powiatu. Polski Ład w pierwszej edycji mówimy to było... o powiecie wołomińskim. Mm-hmm. Polski Ład w pierwszej edycji to były duże bardzo pieniądze, ale teraz to jest absolutny rekord. 233 miliony na inwestycje na terenie powiatu wołomińskiego. A co chce pan powiedzieć, na jakie? Oczywiście to będą inwestycje i przeprowadzone przez gminy. Każda gmina w powiecie dostanie wielomilionowe dotacje zgodne ze swoimi wnioskami, w wysokości takiej, które były wnioskowane, także tam nie będzie żadnych cięć. Powiat wołomiński też dostanie dofinansowanie do budowy dróg w Osowie, tam w okolicy muzeum, do budowy na terenie Radzymina również drogi powiatowej. No i dla mieszkańców, myślę, bardzo ważne dofinansowanie do budowy drogi 634. 65 milionów pieniędzy Polskiego Ładu trafi na konto marszałka województwa po to, żeby droga 634 mogła być sprawnie zbudowana. Gdy rozmawialiśmy, zapraszał pan na tą konferencję. Powiedział pan, że będzie to inwestycja długo oczekiwana. Sobie zażartowałam, czy to będzie 634. A pan się zapytał, dlaczego się śmieje. No śmieje się, bo wybory się zbliżają, 634 wchodzi na taśmę. No miejmy nadzieję, nawet nie nadzieję, trzeba być przekonanym, że to już będzie skuteczne. Marszałek województwa dostanie te pieniądze od rządu, te pieniądze z Polskiego Ładu i no, nie będzie wyjścia, trzeba będzie je wydać, więc tutaj jesteśmy przekonani, że ta inwestycja będzie realizowana w najbliższym czasie. A jakby pan zechciał powiedzieć przed konferencją jeszcze, na co która gmina wnioskowała i co dostanie, czy za dużo tego jest? Jest tego dużo, w sumie jest 20 kilka wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Każda gmina mogła wnioskować 3 wnioski, do 5 milionów, do 30 i do 65. No takich dużych nie było, a jeśli były, no to te duże zostały odrzucone. Natomiast takie mniejsze wnioski, to praktycznie każda gmina dostała no tak, taką kwotę, myślę, racjonalną. Różne są gminy, różne są sytuacje, różne są te wnioski, ale na przykład przedszkole w Ząbkach za prawie 18 milionów dofinansowania. Zerknę na taką listę. Stacja uzdatniania wody w Radzyminie to jest ponad 14 milionów dofinansowania. Budowa szkoły w Woli Rasztowskiej to ponad 10 milionów. To są takie największe wnioski, które przedstawiam, no ale takich wniosków za 9, za 8, za 7, za 4 miliony jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Oprócz 634 wiadomo tego, co w Ząbkach, która z tych inwestycji dla pana jest taką również bardzo ważną ze względu na potrzeby mieszkańców? Wybrał pan którąś? Panie co, to jest wiele inwestycji drogowych. Trudno mi powiedzieć, która droga jest bardziej potrzebna mieszkańcom, bo i drogi na terenie Zielonki, Marek, Radzymina, Kobyłki, Wołomina, Tłuszcza. W każdej gminie są drogi potrzebne, wobec czego nawet w tych wiejskich, małych gminach, które mają niewiele mieszkańców, typu Strachówka, Poświętne, tam też wielomilionowe dotacje trafią na budowę dróg. Chcemy, żeby ta wschodnia część Mazowsza, powiat wołomiński, który, no nie oszukujmy się, za rządów naszych poprzedników nie był rozpieszczany finansowo. My chcemy teraz nadrobić zaległości cywilizacyjne i tutaj poprawić tę infrastrukturę. Panie ministrze, nie chciałbym wchodzić za bardzo w szeroką politykę, bo na to macie państwo miejsce bardziej na forach ogólnopolskich, a tu skupiając się na tych naszych lokalnych działaniach, z tej pana dotychczasowej, na razie jeszcze krótkiej kariery na tym stołku ministerialnym, z której decyzji jest pan zadowolony najbardziej? Mówił pan nie tak dawno o domach do 35 metrów i tak dalej. Do 70 metrów zabudowy. Domek 70 metrów zabudowy, dwie kondygnacje, więc nawet ponad 100 metrów powierzchni użytkowej w takim domu.
To jest dobra ustawa deregulacyjna, która powoduje... Ma Pan jakąś wiedzę, czy to się dzieje, czy to się sprawdza, czy jeszcze nie? Mam wiedzę taką, że kilkaset takich zgłoszeń w całej Polsce się dokonało i rozpoczynają się pierwsze budowy tych domów. Natomiast nie ma tam jakichś problemów z tym. To nie jest trudne do wdrożenia, bo właśnie po to zrobiliśmy tą procedurę uproszczoną, żeby to było łatwe. Mhm. Natomiast to problemem na pewno jest obecna sytuacja globalna, która przekłada się na pewną niepewność. I teraz wiele osób się zastanawia, czy to jest dobry moment, żeby rozpoczynać budowę własnego domu. Więc ta sytuacja globalna trochę nam spowodowała problemy lokalne. Natomiast ludzie doceniają to, że państwo im ufa, że w prostszy sposób mogą załatwiać sprawy i my przygotowujemy kolejne deregulacje, kolejne uproszczenia prawa budowlanego po to, żeby również inne obiekty, nie tylko domki do 70 metrów zabudowy mogły być tak realizowane. Sytuacja nas na szczeblu światowym, europejskim zaskakuje ciągle. Po pandemii mamy wojnę w Ukrainie i nie tylko prywatni inwestorzy, ale też samorządy zastanawiają się, czy nie rezygnować, nie przewlekać w czasie jakichś tam większych inwestycji. Co by Pan im radził? Nie możemy w tej chwili zahamować gospodarki. Po to rząd dofinansowuje w tej chwili inwestycje, żeby właśnie one spowodowały, że my przebrniemy przez ten kryzys, światowy kryzys, przez putinflację, przez różne kłopoty, które są. My musimy po prostu skupiać się na tym, żeby Polskę rozwijać. I te wsparcie finansowe, które przekazujemy, właśnie jest po to, żebyśmy nie wstrzymywali inwestycji. Inwestycje muszą być realizowane, muszą być roboty wykonywane, musi gospodarka się kręcić, muszą ludzie zarabiać pieniądze. I to jeżeli byśmy teraz wszystko wstrzymali, to jest najgorsze, co możemy zrobić. Czekam z niecierpliwością na to, co Pan za chwilę powie na konferencji, więc nie wstrzymuję, bo tam widzę, że sporo osób przyszło i czekamy na te informacje bardziej szczegółowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.